czy i jak czat GPT może pomóc Tobie, Twojej firmie, jeśli chodzi o obsługę klienta. Oczywiście pomóc może, no a jak, skoro jest to tylko i wyłącznie, tutaj oczywiście cudzysów okienko do rozmowy. Ano, już pokazuję, możemy zrobić to tak naprawdę dwojako, wersja prostsza to jest ten tutaj spinacz, możemy wgrać Plik, na przykład PDF, nakarmić wiedzą e, dany konkretny czat, e, a później e, może to być oczywiście też strona internetowa, może to być wklejony tekst. Natomiast wszystko chodzi o to, aby nakarmić e, czat GPT własną wiedzą, e, a później z tej wiedzy korzystać właśnie w formie zwykłej konwersacji. Natomiast druga możliwość to jest model GPT, stworzenie własnego modelu GPT. Przechodzimy do zakładki Odkryj modele GPT i utwórz. W tym momencie możliwa będzie konfiguracja i znowu mamy tak naprawdę dwie metody. Pierwsza to tutaj zwykła rozmowa, również mamy plik, albo konfiguracja i tutaj wiedza. Jeśli przesyłasz pliki w obszarze wiedza, konwersacje z modelem mogą obejmować treść pliku. Pliki można pobierać, gdy jest włączony interpreter. Kodu. E, możemy też włączyć e, właśnie interpreter kodu, generowanie obraz, obrazów, dali przeglądanie e, internetu i y, y, no, tworzymy oczywiście e, konsultant. Tworzymy nazwę konsultant biura podróży. Opis nie trzeba. Instrukcje, co robi, jak się zachowuje, czego powinien unikać. No to tutaj przygotujmy sobie taki prompt. Jesteś konsultantem biura podróży, które specjalizuje się w egzotycznych wycieczkach. Będziesz odpowiadał na pytania wewnętrzne zespołu konsultantów, który będzie się do ciebie zwracał z pytaniami, na które szybko powinieneś podać. Odpowiedź. Będą to najczęściej pytania dotyczące ofert, więc wszystko znajdziesz w plikach, które ci podam. Natomiast najważniejsze jest to, że Twoim zadaniem będzie szybkie wyłuskiwanie informacji i podawanie ich w sposób jasny, czysty i klarowny. Bardzo często będzie tak, że konsultant, który będzie pisał Tobie prompty, będzie pytał o coś, ma klienta na linii. Telefonicznej. Klient pytał bardzo konkretną rzecz, więc ty musisz odpowiadać bardzo precyzyjnie, tak aby natychmiast konsultant mógł podać tę informację dalej. No, na przykład, jest to taki prompt, który można by pewnie zastosować, aby stworzyć taką instrukcję, takie ramy do tego, jak ma zachowywać się nasz czat czyli właśnie no, będzie pomocą, jeśli chodzi, pompącą dla konsultantów. No i w tej chwili wgram tutaj plik. W tym momencie chciałem pokazać Tobie ten plik. Jest to jakiś plik z internetu Madagaskar, wyprawa na koniec świata. Pierwszy, lepszy PDF, nie, nie ma to większego znaczenia. Tutaj oczywiście no, składa się on z, z kilku stron jest ta oferta, wybierzmy sobie dwie jakieś losowe rzeczy. Tutaj widzę, cena nie obejmuje na przykład opłaty za wizę 30 euro. No, weźmy pierwszą informację, czyli nie ma opłaty, cena nie obejmuje opłaty za wizę 30 euro. No i na przykład w dniu szóstym w drodze odwiedzamy największy na Managaskarze targ wołów w miejscowości Ambalavao. Największy na no, Magdalskarze targ wołów w dniu 6. No i mamy dwie takie informacje. Tutaj ten plik został przesłany. E, no więc... E, tutaj cóż jeszcze możemy... E, aha, no i możemy zrobić... Pisz po polsku. Pisz po polsku. E, no i teraz... Możemy zrobić GPT Builder i podgląd. Tworzymy takiego bota i teraz albo każda osoba z linkiem, albo tylko ja. W tej chwili ustawię tylko ja. Natomiast albo opublikuj w sklepie. W tej chwili nie będziemy tego szerzej rozwijać. Chodzi o pokazanie Tobie, w jaki sposób można takie boty. Tworzyć, karmić wiedzą, no i mamy w tej chwili naszego konsultanta biura podróży. Oczywiście mogliśmy mu jeszcze wgrać um, ikonkę. Nie ma to większego znaczenia. Znaczenie ma to, że w tej chwili ten bot jest nakarmiony wiedzą z mojej firmy. Przynajmniej jakąś cząstkową wgrana została oferta. Mamy konsultanta biura podróży, um, czyli w chwili obecnej, aby dać Tobie z tej lekcji jak największą wartość, wyobraź sobie, że właśnie Twój asystent, Twój pracownik, Twój dział marketingu, sprzedaży, dział jakikolwiek tak naprawdę, który ma kontakt z informacją. A tak naprawdę z informacją w zasadzie każdy ma kontakt, chyba że mówimy o pracownikach fizycznych. Wyobraź sobie, że właśnie dostał całą wiedzę firmową, całą Wikipedię firmową, którą teraz ma na wyciągnięcie ręki. I do takiego konsultanta dzwoni klient, który mówi, proszę pana, w tej ofercie na Madagaskar, to jaka była cena, albo czego cena nie obejmuje. No i teraz możemy zapytać, czego nie obejmuje cena w wycieczce na Madagaskar. I powinniśmy dostać informację. Voilà, opłaty za wizę około 30 euro. Tutaj zadałem tro, troszeczkę pytanie na wyższym poziomie logicznym, bo mógłbym zadać na przykład yy, opłata za wizę. Jaki był koszt opłaty za wizę, bo wiem, że tego nie obejmuje. Natomiast od razu mamy informacje z tej oferty. Na, na przykład klient pyta, czy odwiedzimy targ Wołów. Yy, czy odwiedzą targ Wołów konsultant myśli, przetwarza. Tak, uczestnicy, uczestnicy wycieczki odwiedzą największy na wyspie targ Wołów, który znajduje się w miejscowości Ambalavao. To wydarzenie jest zaplanowane na szósty dzień wyprawy. No, były takie memy, gdzie mikrofon upada i to jest właśnie to, gdzie, gdzie ja już przestałem zbierać szczękę z podłogi, natomiast do pewnego momentu ją zbierałem i, i to jest to, z czym chce Ciebie zostawić. Możesz nakarmić go wiedzą z własnej firmy, a następnie masz tę wiedzę na wyciągnięcie ręki. Żyjemy w ciekawych czasach, prawda?